Czerwiec zacznie się od premiery Resistance Burning Skies, pierwszego pełnoprawnego FPS-a na PlayStation Vita. Gra będzie więc swoistym testem sprzętu Sony i sprawdzeniem, czy da się na nim komfortowo grać w strzelaniny wymagające sterowania dwiema gałkami. Popularna na PS3 seria w przenośnej edycji pozwoli nam wcielić się w strażaka Toma Royaliego, a fabuła pozwoli obserwować inwazję Chimer pomiędzy drugą i trzecią częścią Resistance. Burning Skies wykorzystuje też dotykowe właściwości konsoli, a oprócz kampanii dla jednego gracza oferuje tryb multiplayer. 8 osób będzie mogło zmierzyć się na 6 różnych mapach. Za grę odpowiada studio Nihilistic Software, które stworzyło już dla Sony PlayStation Move grę Heroes. Prawdziwi twórcy serii, Insomniac Games, tylko doglądają projektu, ale podobnie było też ze spin-offem na PSP i gra trzymała poziom. Gears of War wyznaczyło szlak, którym z uporem maniaka podążają kolejne studia deweloperskie i wydawcy. Namco postawiło na przykład na Inversion. Osadzona w przyszłości strzelanina TPP ma jednak do zaoferowania coś więcej niż seria Epic. Znakiem rozpoznawczym serii jest bowiem zabawa grawitacją. Otoczenie ulega dynamicznym przemianom, często zmienia się też perspektywa walki. Tradycyjne chowanie się za osłonami i strzelanie zostało więc mocno urozmaicone. Oprócz klasycznego uzbrojenia da się też na przykład korzystać z otoczenia, a oprócz kampanii fabularnej twórcy przygotowali tryb multiplayer. Odświeżony Metal Gear Solid pojawił się już na Xboxie, PlayStation 3 i Nintendo 3DS. Na konsolach stacjonarnych były to znane z PS2 MGS2, MGS3 i wywodzący się z PSP Peace Walker. Sprzęt Nintendo dostał tylko Snake Eatera, a na PS Vita ukaże się kompilacja tylko dwóch części z PS2. Skąd takie rozróżnienie? Nie wiadomo, ale najważniejszy jest fakt, że jedne z lepszych gier poprzedniej generacji będziemy mogli teraz wszędzie zabrać ze sobą. Przesiadka na PS Vita nie wpłynęła na grafikę. MGS nadal ładnie się prezentuje. Zmieniła się za to mechanika gry, a twórcy dodali na przykład obsługę dotykowego ekranu w ekwipunku Snake'a. Są to jednak kosmetyczne zmiany, a Metal Gear Solid HD Collection to stary, dobry Metal Gear ze świetną fabułą, filmowymi przerywnikami i rewelacyjną muzyką. Gravity Rush to kolejna planowana tylko na PS Vita gra, która umili nam początek wakacji. W przeciwieństwie od poprzednich produkcji silących się na względny realizm, tutaj puścimy wodze fantazji. W komiksowej, kolorowej oprawie będziemy mogli przemieszczać się po mieście, w którym grawitacja nie działa do końca tak jak powinna. Jest to oczywiście wyjaśnione w fabule, podobnie jak fakt, że główna bohaterka potrafi fruwać. Sterowanej przez nas postaci doskwiera amnezja, pojawia się też tajemniczy czarny kot i przeświadczenie, że musimy ratować mieszkańców miasta z szalejącej burzy grawitacyjnej. Nie o mocną fabułę tu jednak chodzi, a o swobodę poruszania się po metropolii i dobrą zabawę. You know how some girls have vampires for boyfriends? I got a decapitated head for a boyfriend. How totally awesome is that? Infantylna dziewczynka z dyndającą u pasa głową swojego chłopaka i piłą motorową na ramieniu musi stawić czoła szeregom zombie, a przy okazji liże sobie lizaka. O co chodzi? O nową grę Suda51, którego albo można kochać, albo nienawidzić. Stężenie kiczu i abstrakcji bijące z jego gier nie pozwala na żaden stan pośredni, co pokazały zresztą jego poprzednie produkcje. Killer 7, Shadows of the Damned czy No More Heroes. W całkiem atrakcyjnej skórze Juliet Sterling, blondwłosej cheerleaderki, będziemy szlachtować nieumarłych atakujących naszą szkołę. W grze pojawia się też wątek miłosny, który podobnie jak cała reszta jest przedstawiony w mocno humorystycznym stylu. Wystarczy powiedzieć, że główna bohaterka z miłości odcina swojemu chłopakowi głowę. A ten oczywiście nie ginie, co w świecie gry wcale nie wydaje się dziwne. Jeżeli lubisz jazdę po bandzie, niecodzienne podejście do tematu i kreskówkową brutalność, musisz na Lollipop zwrócić uwagę. Tego typu gier nie pojawia się na konsolach zbyt wiele. Blizzard wpuścił w maju Diablo 3, co przyćmiło trochę całą konkurencję z gatunku hack and slash. Jednak już czerwiec przyniesie nowe premiery, a między nimi Torchlight 2, czyli kontynuację wydanej w 2009 roku gry. Dwójka nie wprowadza żadnych rewolucji, a jest po prostu rozwinięciem i delikatnym rozszerzeniem pomysłów z pierwowzoru.
Znów dostajemy więc kilka klas postaci, charakterystyczną dla gatunku kamerę czy styl rozgrywki. Jeżeli chodzi natomiast o świat gry, to opuścimy tytułowe miasto i powędrujemy w głąb kontynentu, gdzie będziemy walczyć z siłami zła. Czym więc gra Runic będzie się odróżniać od konkurencji Blizzarda? Przede wszystkim ceną. Pudełko z Torchlightem będzie kosztować nawet 1/3 kwoty, jaką trzeba dać za nowe Diablo. Zachętą do zagrania może być też brak DRM-u. And given a chance to take revenge on Batman. Batman doczekał się świetnej adaptacji dla dorosłych od Rocksteady Studios. Dzieci, a także rodzice i rodzeństwo tych dzieci mają natomiast Lego Batman, które już w tym miesiącu będzie miało swoją kontynuację. Większa, lepsza, a na naszym rynku również po polsku. Mechanika gry zbyt wiele się nie zmieniła, znów jest więc walka i zagadki logiczne. Twórcy sięgnęli jednak po szereg postaci z uniwersum DC Comics, które mają urozmaicać rozgrywkę. W grze pojawią się też pojazdy, oczywiście odpowiednio klockowate, bo w końcu wszystko zbudowane jest z Lego. Zwarciu to drugi po powrocie do Karkan dodatek do Battlefield 3. Tym razem nie odwiedzimy jednak starych miejscówek, a poszalejemy po czterech, zupełnie nowych i dość klaustrofobicznych mapach. Twórcy stawiają bowiem na tytułową walkę w zwarciu, czyli dynamiczne wymiany ognia z bliskiej odległości, czy wręcz ataki melee. Może się wydawać, że DLC jest zaprzeczeniem idei Battlefielda. Nie będzie w nim wszak ogromnego pola bitwy, pojazdów czy dziesiątek graczy. Nawet na PC-tach zmierzy się maksymalnie 16 osób. Cięcia te jednak nie są bezzasadne. W zamian dostaniemy niespotykaną wcześniej destrukcję otoczenia. Zniszczyć można praktycznie wszystko w zasięgu wzroku, a wsypiące się w drobny mak przedmioty nie tylko fajnie wyglądają, ale też wpływają na przebieg walki. Little Big Planet na PS Vita pozwoli nam po raz kolejny wcielić się w uroczego Sackboya i pokonać najeżone pułapkami poziomy. Rozgrywka więc nie ulega dramatycznym zmianom, a Little Big Planet wciąż pozostaje klasyczną platformówką, w której po prostu biegniemy w prawo. Siłą napędową gry mają być jednak nie tylko nowe poziomy, ale też sterowanie wykorzystujące wszystkie możliwości konsolki Sony. Użyjemy więc nie tylko klasycznych przycisków czy analogów, ale też dotykowych paneli, żyroskopów czy nawet mikrofonu i aparatu. Twórcy mają sporo pomysłów na wykorzystanie właściwości sprzętu Sony, a do tego należy dodać piękną, właściwie taką samą jak na PlayStation 3 grafikę i opcje sieciowe. Zapowiada się druga po Escape Plan świetna platformówka, ekskluzywnie na PS Vita. Strzelanin TPP nigdy za wiele. Z takiego podejścia wychodzą twórcy ze studia Jager i proponują nam dobrze zapowiadającą się dawkę akcji. Ulokowana w zniszczonym przez burzę piaskową Dubaju gra nie jest jednak kolejną, niczym nie wyróżniającą się strzelaniną. Twórcy pomyśleli nie tylko o sprawnie zrealizowanym cover systemie, ale też głębokiej fabule i ciekawym podejściu do otoczenia. Historia opowiada tutaj o losach małego oddziału, wysłanego na samobójczą misję w poszukiwaniu zaginionego dowódcy. Trójka żołnierzy przeczesuje więc zrujnowany Dubaj, co jest nawiązaniem do jądra ciemności Josepha Conrada. Nie chodzi tylko o zagłębienie się w tajemnicze i złowrogie miejsce, ale też stan umysłu głównych bohaterów i ich przeciwników. Walczymy bowiem ze złamanymi moralnie żołnierzami. Prowadzi to do wielu paradoksów i zmusza do decyzji, których finał może zakończyć się na parę różnych sposobów. Znakiem rozpoznawczym serii jest też niezłe wykonanie i interaktywne środowisko. The Amazing Spider-Man to kolejna gra o człowieku pająku spod dłuta Binox i jednocześnie pierwsza od kilku lat, która oparta jest na filmie i pozwala na swobodne przemieszczanie się po Nowym Jorku. Wcześniejsze odsłony cyklu odeszły od tego pomysłu, co w efekcie przyniosło bardzo słabe oceny i chłodne przyjęcie przez graczy. W tym roku zmieni się styl rozgrywki, a czy zmienią się noty?
Przekonamy się o tym w okolicach premiery filmu Marka Webba, dla którego gra jest nie tylko uzupełnieniem marketingowym, ale też fabularnym. Wirtualny The Amazing Spider-Man nie jest bowiem jedynie wierną adaptacją wydarzeń ze srebrnego ekranu, a jego kontynuacją. Obyśmy się więc nie pomylili i w końcu dostali porządną grę ze Spider-Manem w roli głównej. Tony Hawk skończył się na czwartej części Pro Skater, ewentualnie na pierwszym undergroundzie. Od tego czasu seria systematycznie się staczała, a gwoździem do trumny z napisem THPS był Shred. Twórcy zdają sobie sprawę z tego stanu rzeczy, nie mają jednak pomysłu na odświeżenie serii i postanowili po prostu zremasterować kultowe pierwsze części gry. Gra będzie dostępna tylko na PlayStation Network i Xbox Live, a kolejne miejscówki, na przykład te z trójki, mają pojawić się w formie DLC. Nowy Tony dostanie nie tylko przystającą do dzisiejszych standardów grafikę, ale też mechanikę, czyli na przykład opcję przejechania się po hangarze na manualu albo zrobienie reverta w szkole. Nie wiesz, o co chodzi? Spytaj starszych kolegów. Swego czasu te gry były kultowe, a pod koniec czerwca przekonamy się, czy ten stan trwa do dziś. Chris Cole, Eric Austin, yours truly, and some more that will be a surprise later on.